24 października wspominamy świętego Alojzego Guanella, prezbitera. Alojzy Guanella urodził się 19 grudnia 1842 roku w małej miejscowości Fraciscio Campodolcino w północnych Włoszech. Był jednym z 13 rodzeństwa. W Wielki Czwartek, 8 kwietnia 1852 roku, Luigi przystąpił do pierwszej komunii świętej. Kiedy wyszedł z kościoła, poszedł samotnie w stronę gór, żeby pomodlić się. Zmęczony, postanowił odpocząć. Z drzemki wyrwał go głos. Zobaczył przed sobą Panią. Nigdy później nie przyznał, że ujrzał Maryję, która powiedziała: gdy już będziesz dorosły, zrobisz to wszystko dla biednych. I ukazała mu przyszłe zadania. Mając żywo w pamięci te obrazy, rozpoczął naukę. Wikary z rodzinnej wioski nauczył go czytać i pisać. Naukę kontynuował w szkole podstawowej w Pianezzo. W latach 1854-60 uczył się w kolegium Gallio w Como. Tutaj otrzymał gruntowną formację religijną i duchową. W 1860 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego, a po 2 latach filozofii rozpoczął studia teologiczne na wyższym seminarium duchownym świętego Abundiusza w Como. Święcenie kapłańskie przyjął w roku 1866. Diecezja miała wówczas mało kapłanów, dlatego Alojzy zaraz po święceniach otrzymał parafię w Savogno. Utworzył tu szkołę parafialną i zdobył dyplom nauczyciela, by mógł w niej uczyć. Z całym zapałem zabrał się do ożywienia ducha religijnego w zaniedbałej od lat parafii. To jednak zwróciło nań uwagę kół antyklerykalnych. Zaczęto go szykanować, odebrano mu prawo nauczania, zaczęto na każdym kroku stawiać gorliwemu kapłanowi przeszkody, aż wreszcie zupełnie sparaliżowano jego poczynania. Na swoją prośbę, zwolniony przez biskupa, udał się do Turynu i przez cały rok pomagał świętemu Janowi Bosco w jego pracy nad opuszczoną młodzieżą. Kiedy powrócił do swojej diecezji, biskup powierzył mu parafię w Traona. I tutaj Alojzy otworzył szkołę parafialną, ale władze zmusiły go, by ją zamknął. Wymusiły ponadto na biskupie, by zwolnił Alojzego z parafii. Biskup przeniósł go wówczas do parafii w górach, odciętej od świata. I tu jednak władze wymusiły zwolnienie go z obowiązków. Wtedy Alojzy obrał kierownictwo tamtejszego szpitala przytułku dla starców. Władze nie dały mu jednak spokoju i musiał przenieść się do Como. Tam wystawił szpital, który na wzór świętego Józefa Cottolengo nazwał małym dziełem opatrzności. W roku 1890 miał już w nim ponad 200 kalek i psychicznie chorych. Wprowadził w nim regulamin podobny do tego, jaki ustanowił w swoim dziele święty Józef. Okazało się, że na te czasy dzieło było opatrznościowe. Zaczęto domagać się od Guanelli więcej takich placówek. Do tego zaś potrzeba było odpowiedniego personelu. Alojzy założył więc 2 nowe rodziny zakonne – sług miłości i córek Maryi od opatrzności. Nowe zgromadzenie żeńskie otrzymało aprobatę stolicy apostolskiej w roku 1917, zgromadzenie męskie natomiast w roku 1935. W 1905 roku Kalabrię nawiedziło straszliwe trzęsienie ziemi. 3 lata później podobne nieszczęście spotkało Messynę. Alojzy ze swoimi duchowymi synami i córkami pospieszył natychmiast z ofiarną pomocą. Bezdomnych przygarniał w prowizorycznych barakach, karmił i odziewał. Idąc śladem świętego Jana Bosco, otwierał domy i przytułki sierocińce dla bezdomnej młodzieży. Organizował szkoły elementarne, zawodowe, dzienne i wieczorowe, a także oratoria i świetlice. W czasie I wojny światowej zakładał nowe placówki dobroczynne. Od władz państwowych w Como otrzymał w nagrodę złoty medal za dobrodziejstwa filantropijne. Pod koniec życia Alojzy założył Bractwo Śmierci świętego Józefa, które miało za cel modlić się za konających. Papież Pius XI nazwał go Garibaldim Miłosierdzia. Alojzy zmarł 24 października 1915 roku w wieku 73 lat.
Papież Paweł VI w roku 1964 wyniósł go do chwały błogosławionych, a jego kanonizacji dokonał papież Benedykt XVI w dniu 21 października 2011 roku. Obecnie Guanelianie działają w 20 krajach na 4 kontynentach. Od 2009 roku mają pierwszy dom w Polsce. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Alojzego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.